Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Race Drive Grid. Nareszcie następny odcinek się ukazał. Więc zaczynajmy. W poprzednim odcinku, Boże jedyny, La Manche, ciężko było. Teraz mamy Protunet w amerykańskiej klasie. Zacznijmy 37500. Możemy Skyline'em, możemy także pojechać... Skyline'em. Możemy naszym Dodge'em pojechać. Możemy Hondą pojechać, możemy Chevroletem, Toyotą, Fordem, Dodge'em, SRT-10, Viperkiem. Nie chcę na się kupować. Żeby nie jeździć cały czas innym samochodem. To co wy na to, żeby kupić sobie jakąś inną brykę? Co to? Nissan? Kosztuje 172 500, dobra. Jedziemy teraz, pojedziemy z Viperem raz tylko... W karierze nim jeździliśmy na prologu. Sorry, ale śpiący jestem. I musiałem się troszeczkę przeciągnąć. Więc zaczynajmy. Fajnie mi się w tą grę, w gierę pyka. Sorry, że na razie się tak na chwilę zamknę, ale... No, śpiący jestem jak... Nie wiadomo kto. O, ja jestem na samym końcu. Zobaczcie, jestem na samym końcu. A, to nie. Jani Facio. Ja też jestem na samym końcu. On to się zna z, na tej klasie chyba. Nie, on na Toga. A to jest tu. Nie chcę za bardzo samochodu sobie zniszczyć. Ale... Będzie trzeba. Dobra. To jest... Są śmieszne takie zawody, gdzie jest połączenie samochodów amerykańskich z japońskimi. Nie skręcaj, ziom. Jest już zniszczony samochód. To wszystko przez ciebie. I don't like you. Dobra, kto tam ucieka? Miller? Brookfield? Ktoś jeszcze? No zaraz tego nie ma. Wystarczy dobrze parę zakrętów wziąć i jesteśmy w domu. A, mam 5 sekund. Straty. Okej. Okay. Mam podium. Jestem poinformowany. Ojej. Ten zderzak się poszedł tak troszeczkę klepać. Ciężko będzie to wyklepać. Taka gra słów. Ha, ha, ha. No dobra. Jedziemy. Trzecia pozycja właśnie. Została osiągnięta. O właśnie. W tej części nasi teammate'ci mówią do nas. Nie wiem gdzie, nie wiem co on powiedział, coś tam pierdził pod tym nosem, ale kurczę, zamiast Brad Petty przeczytać w głowie, to przeczytałem Brad Pitt. Dobra, tamci to uciekają jak dziki. Czy będzie potrzebny restart specjalnie? No nie wiem, zobaczymy, zaraz po tym okrążeniu sprawdzimy. Dwie sekundy mnie dzieli między nimi. Ciągnij, ciągnij! Dobrze. Może uda mi się ich dogonić jeszcze. Ale zasuwają jak dziki. No ja też troszeczkę uciekam. Ale jej, ja mam ponad 5 sekund straty do nich. Jak ja mam ich dogonić, ludzie? Jedź. O, będzie trzeba restart. Sorry was bardzo, ale... Tak, jest w moim poście... Weź się puknij w czoło. Znaczy w mikrofon. Główku.
To jest niemożliwe, żebym ja przez całą trasę ten przejechał. Jeszcze go dogonił, ludzie, no. To jest impossible. Jednak hamuje cały czas. Ja to na. Dobrze, dobrze. Ogarnijcie. Jedź, o! Mordo, ty moja. Tylko frejra trzeba dogonić. Nie jest na pewno szybki. Brookfield. No, Hondo jedziesz, to się nie dziwię. Japońska siła. Czy tam jakaś tam. No to dwa Amerykańcy to tam. No nie potrafią jeździć. Znaczy, no potrafią. Dobra. Ja czasami lubię posłuchać sobie tych wiadomości, które są dostarczane do mnie, ponieważ no mam jakieś małe obeznanie. Niby nie widzę, że miał jakieś uszkodzenie, ale powiedział, że twój samochód jest troszkę uszkodzony, ale to jakby nie przeszkadza ci w jeździe. Więc myślę, że to przyda. Bo w podświadomości już mam taką. Dobra, to już akurat wiem sam. Podświadomości mi się przyda, że na przykład. O, no dobra. Mogę jeszcze bardziej tak przygazować na tym zakręcie. Jak uderzę, to może jeszcze się nic nie stanie. W sensie takie taktyczne, logistyczne podejście. No, no nie będę się patrzył w tył. No i może zaraz trzecie okrążenie zrobimy sobie za kółka. Z pozycji kierowcy. Auć. Taki mały zderzaczek, a jakie szkody potrafi mi szkodzić. No poczekajcie, pokażcie, jak się jeździ. O, ładnie, fajnie. Zauważyliście śmieszną rzecz? Że ten, jak odwrócicie znaczek tego Dodge'a, prawda? Do grungami to wychodzi Catcher Donut. Zauważyliście? Nie, no to... Sprawdźcie. No, naprawdę śmieszne. Śmiesznie wyszło. Teraz w nowych Viperach to już zmieni na normalną kobrę. Tutaj widać taką kobrę, prawda? Tak, tylko otwarta, zła. Ale jak to się odwróci, to wychodzi Catcher Donut. Znaczy, nie Catcher Donut. Ten drugi. Ten drugi czarny ptak. Nie pamiętam, jak się nazywa. Daffy, o. Catcher Daffy. Czy jakoś tam. Nawet nie pamiętam. Stary już jestem, nie pamiętam kreskówek. No ładnie mi idzie, muszę przyznać. To może na razie będę się ścigał za kierownicę. O. Dobra. FPS-y jakoś mocno nie spadły. Ale sytuacja opanowana. Nie wiem dlaczego tego. Gra chodzi mi w 60 FPS-ach, jak nie nagrywam. Mam ustawione, żeby przechwytował w 60 FPS-ach. A no, przechwytuje mi ich tylko z 24, nie rozumiem dlaczego. Może ty wiesz. Jak wiesz? Podziel się tą wiedzą. Napisz w komentarzu. No, napisz w komentarzu. I będzie fajnie. Łatwo będzie zadowolony. Dzięki temu będzie lepsza jakość filmu. No i nawet nie zauważyłem, którą pozycję nasz miły Gianni Fazio. 7. 28 punktów. Dobrze. Jak zwykle pełen hajs, bo pierwsze miejsce. No, niestety on tak troszeczkę mniej. No. Później. O, San Francisco. Nasza ulubiona trasa. Później to będzie troszeczkę trudniej, bo będzie coraz więcej sponsorów chciało, żeby wygrywać na najwyższych pozycjach. Wiecie, jak gościu się nie zepnie. To będzie taki Lipton troszeczkę. Czy mi się zdaje, czy jeszcze nikomu nie wolno? Dobra, na razie się tym nie zajmujmy. Pamiętamy tą trasę z pierwszego odcinka. Jeżeli nie oglądałeś pierwszego odcinka i dopiero teraz wbiłeś na kanał i wyjrzałeś, spodobało ci się, serdecznie zapraszam do przejrzenia playlisty.
No, po... wróciliśmy. Znowu gra się troszeczkę skraszowała. I jak widzicie, tekstury na samochodach znikły. Sprawdźmy, czy... czy kolory... O, już wróciło, spoko. Dobrze, będziemy w czarnych samochodach jeździć. No dobrze, proszę, bierzemy teraz promasu 30 tysięcy. No i tak, dobrze, ponownie go to race. Teraz będzie, wcześniej wygraliśmy mistrzostwa, przytunek, teraz promasu. No i coś jeszcze się obczaje. Fajnie będzie, uwierzcie mi, fajnie. Dobra. Dobra, z 12 pozycji zaczyna. Jest 9. Dobrze, rozumiem to wszystko. Boże, jedyny. Ludzie. Powaliło was? O, jeszcze mój przekaz się złapał. Czekajcie, jak są. Jezu Chryste, normalnie nie ma mordy, połowy mordy. No, w kokpicie będzie mi łatwiej. Muszę wierzyć w to, że będzie mi łatwiej. Właśnie... Dobra, jest samo. Właśnie w takich wyścigach... W tych wąskich trasach, jak jest tak dużo samochodów, to zawsze będzie jakaś stłuczka, ale no... Bywa. Boże, jedyny, no. Widzicie? Gościu chciał się przepchnąć koło mnie. Dobra. Gościu chciał się przepchnąć koło mnie. I co zrobił? Walnął jakiegoś gościa. Innego. To też ma stłuczkę. Mam nadzieję, że tutaj nasz przeciwnik nie uciekł za bardzo, tylko jeszcze jedno okrążenie. Dogonić go. Jak nie, to będzie restart. Pamiętajcie. Alex Martin, bardzo dobry kierowca. Tylko ten tryb. Jak nie ma przeciwników, to po co hamować, co? Tak, widzę, go widzę na mapce. Ale jak on zasuwa? Dobra, mogę sobie już podarować. Widzimy się zaraz. Dobra, powrót. Powrót, jesteśmy na miejscu. No, tym razem nie było stłuczki na samym początku. Wszyscy przeżyli to spotkanie. A ja przy okazji tego, że Ryan Young był pierwszy, a on powolny, jest bardzo powolnym kierowcą, to wykorzystam to na moją korzyść. Jedyną wadą to jest to, że mam most troszeczkę skrzynię biegów uszkodzone. No. A tak to nic. Easy, easy. No właśnie w ten sposób podniszczyłem skrzynię biegów, tak jak przed chwilą. Że na pierwszym okrążeniu. Dobra. I kończymy wyścig praktycznie. Chciałbym być naprawdę jakimś beznadziejnym gościem, żeby teraz nie wygrać, co? Dobra, i wygrywamy. Pierwszy etap. Ale dziękuję, Włoch mi mówi, że bardzo ładnie jeździłem. Dzięki, ziom, że ty beznadziejnie jeździłeś. Dwóch kierowców miał DNF? Że 0 punktów? Współczuję wam. Peace. Nie da się go przewinąć. Nie da się. Szkoda. Ten dostanie od 4 sponsorów. Nie od 3. Ha. 3. Sorry. No, Ryan Young. Nie był. Young. O, zacząłeś z 9 pozycji. Bardzo dobrze. Może będziesz takim kozakiem i w końcu troszeczkę pomożesz mi. O. Okej, tak hamują, to ja już boję się. Boję się pomyśleć, co zaraz się stanie.
Dobra, doganiemy. Jest. Kamera szaleje. Jak siedzę na pierwszej, na pozycji kierowcy. Ale raczej jest nic groźnego. Może jedynie być troszeczkę... Dobra, wróciłem. Sorry, miałem małe komplikacje. O, niestety. Hashiro jakiś tam. Kachiro Natsuma. Ale Alex Martin, proszę cię. Proszę cię, ty ze mną chcesz konkurować. Ze mną? No chyba ci się bardzo, bardzo coś pomyliło, mordo. Get out way, get out way. Jak to piosenka mówi? Opa, dobra. Ładnie. To trasa w Detroit to jest taka troszeczkę bardziej... pod siłę przebicia stworzoną niż pod jakiś skill jazdy. No zobaczcie, no przecież mi wystarczyło to, że przebiłem się na samym początku, prawda? Troszkę odbiłem przeciwników sobie na boki i od razu można powiedzieć, zapewniłem sobie wygraną. Oj, to nie było planowane, zamierzone. Ale mam nadzieję, że... Dobra. Mam nadzieję, że podobają wam się odcinki. No i podoba wam się też ten tryb, że z pozycji kierowcy siedzę. Do pozycji kierowcy, a nie z tyłu. Znaczy no z tyłu też będę grał. No właśnie tak różnorako grał. Albo raz normalnie cały samochód będzie widać. Albo ten, z pozycji kierowcy. Z pozycji tego. Takiej, że będzie widać cały samochód, to tylko w jakichś niektórych wyścigach, na przykład, no nie wiem. W jakichś, naprawdę niektórych, nie wiem. Derby. O, tam to ja nie lubię być za miejscu kierowcy, bo nic nie widzę. Muszę widzieć. Tam każdego wjeżdża. Więc muszę mieć jakieś obeznanie, co się dzieje wokół mnie. No i właśnie wygrywamy drugie cię. No, następne mistrzostwa udało nam się wygrać. Dwa mistrzostwa na jeden odcinek, a ten znowu dzisiaj. Teraz już gorzej, nie 9, 10 pozycja, super! Ach. Będzie, że nie stracimy. No, jeden punkt nas uratował. Dzień ten, teamowo będziemy więcej punktów zbierać, to więcej hajsu będzie dla teamu. O, widzicie, już mam bardzo mało do zdobycia licencji. O, 766 tysięcy. I trzech nowych sponsorów mamy. Sprawdźmy. Na szybciocha. Jaki mamy? 3700... Dobra, to wybiorę. Auć, ale mi kość strzeliła. Bo to jest tak, dobre. Czempiona zmienię na kobrę. Bo troszeczkę więcej pieniążków jest. No i... dają te sposoby. Mamy już 3 wygrane mistrzostwa w amerykańskiej klasie. Teraz będziemy robić sobie klub GT, Touring Cars, a na samym końcu Stock Car, znaczy derby. No a później dobijemy tutaj. Dobijmy sobie 4 na jednym odcinku albo 3. Drifty są szybkie, te Pro Tunery i Dodge są troszeczkę gorsze. Ale to tylko mały szczegół. Tutaj nam Turning Cars, masy, którego nie możemy przejść. Wielka szkoda. To chyba w następnym odcinku będzie tak mieszane. Jeden amerykański, jeden japoński. Więc... dzięki, że oglądaliście, że byliście dzisiaj ze mną. Nie wiem, ilu minutowy już to jest odcinek. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobał. Zostawicie łapkę w górę, komentarz, no i subskrypcję. No i że długo się odcinków wam odpowiada. Więc do następnego razu, trzymajcie się, cześć. Pamiętajcie, subujcie kanał Troczka, znaczy mój, rozumiano? Cześć.